Cześć, tu Kamil. Witam na kanale Ośle Uszy. Dziś porozmawiamy o klasyce. O Czarodziejskiej Górze Thomasa Manna z 1924 roku. Czarodziejska Góra była na mojej liście 35 powieści, które chciałem wpleść w ten rok. Nie udało mi się przeczytać wszystkich pozycji z tej listy, mimo tego, że przeczytałem około 70 książek. Ale Czarodziejska Góra jest jedną z tych, które przeczytałem i to jest osiągnięcie. 800 stron. Jeżeli chcecie zobaczyć listę, to link do wideo na moim anglojęzycznym kanale będzie pod tym filmikiem. A teraz czas na Czarodziejską Górę. W Czarodziejskiej Górze Mann opowiada historię Hansa Castorpa, 23-letniego inżyniera, który przyjeżdża tylko na 3 tygodnie do sanatorium przeciwgruźliczego w Berghof w Davos, by odwiedzić kuzyna, ale zostaje tam na 7 lat. Głównie posilając się, spacerując, werandując i co najważniejsze, będąc świadkiem filozoficznych pojedynków lub tyrad przedstawianych za pomocą postaci uosabiających poglądy polityczne nurtujące ówczesną Europę. W 1795 roku Goethe opublikował Lata nauki Wilhelma Meistra, powieść powszechnie traktowaną jako pierwsza z gatunku Bildungsroman, czyli z gatunku powieści o stawaniu się. Jak można się domyślić, powieść o stawaniu się to gatunek przedstawiający społeczne, polityczne i psychologiczne kształtowanie się głównego bohatera, zazwyczaj młodego, naiwnego człowieka, który w trakcie trwania powieści, w trakcie rozwoju powieści dojrzewa i akceptuje swoje miejsce w społeczeństwie. Czarodziejska Góra, mimo tego, że uznawana za Bildungsroman, jest powieścią modernistyczną. Tym samym możemy spodziewać się, że ta klasyczna definicja Bildungsroman zostanie poddana próbie u Manna. Charakterystyczną cechą literatury modernistycznej z okresu powstania Czarodziejskiej Góry było poczucie kryzysu kultury i cywilizacji europejskiej. Pewnie wszyscy to pamiętamy jeszcze z lekcji polskiego, prawda? Dodatkowo powieść Manna to nieustające przypominanie o ulotności i chwiejności życia. W jednym z fragmentów Hans Castorp mówi, że życie chwieje się tylko między bytem a niebytem podczas zawikłanego i gorączkowego procesu rozpadu i wiecznego stawania się. Zatem o ile klasyczny Bildungsroman mówił o życiu jako sile napędzającej stawanie się, to Mann wprowadza do tej definicji kryzys, śmierć i rozpad. Ale to nie wszystko. Tutaj mamy do czynienia ze swoistą parodią Bildungsroman. Przebywając w sanatorium Berghof, Castorp jest poddany wpływom różnych europejskich prądów filozoficznych uosabianych przez bohaterów książki Manna. Mamy tutaj postać Ludovico Settembriniego, uosobienie humanizmu, racjonalizmu, idei oświecenia. Oczywiście gasnących idei w Europie, która już niebawem pogrąży się w wojennym amoku. Mamy jego zagorzałego przeciwnika, jezuitę, przechrztę, leonaftę, reprezentującego radykalizm, irracjonalizm i fundamentalizm religijny. Swoją drogą, jak czytałem tę książkę, to nie mogłem przestać myśleć, jak niezwykle stereotypowe i poniekąd antysemickie jest obsadzenie Żyda w roli jedynego radykała. Mamy tutaj również Mejnira Piperkorna, hedonistę, uosabiającego wyższość emocji nad rozumem. No i oczywiście Castro musi przejść również edukację z zakresu romansu, miłości. I Femme Fatale również znajduje miejsce na kartach tych monstrualnych rozmiarów powieści. W przeciwieństwie do typowej Bildungsroman, Castorp, poddany tym różnym wpływom, często nie jest w stanie opowiedzieć się po żadnej ze stron. Mann przedstawia Castorpa jako przeciętnego człowieka, o czym nie waha się, co i rusz czytelnikowi przypomnieć, wprost. I w efekcie na sam koniec, przynajmniej ja, nie miałem świadomości,
jakoby Hans Castorp, wciągnięty w wir wojennych zdarzeń, przeszedł jakąś kolosalną metamorfozę po tych 7 latach. Nadal był dla mnie człowiekiem, który będzie stawał się przez całe życie. Czarodziejska Góra to jedna z tych książek, na temat których powstały niezliczone prace, podejmujące takie tematy jak wpływ niczego na dzieło Manna, obraz choroby, obraz nauki, obraz zachodu, obraz czasu w książce Manna i wiele, wiele innych. Oczywiście w tym momencie mogę się zapytać samego siebie, co ja wnoszę do tej dyskusji. Skromnie odpowiem, że pewnie nic poza swoją perspektywą. I mówię tu o perspektywie czytelnika, takiego everymana, który postanowił przeczytać Manna. Nawet się zrymowało. Mann o Czarodziejskiej Górze powiedział, że on zaleca jej dwukrotne czytanie. Zgodzę się z tym. W przypadku tak naładowanego filozoficznie utworu, który ma ponad 800 stron, trzeci raz to przypominam, i w którym w tym samym czasie bardzo niewiele się zmienia w aspekcie losów głównego bohatera, w takim przypadku naprawdę trudno utrzymać najwyższe skupienie na każdej stronie. Tym samym na pewno przy pierwszym czytaniu sporo umyka. Dzieje się tak oczywiście przy każdej książce czytanej raz, ale nawet w przypadku Dostojewskiego, którego powieści są równie mocno przesiąknięte różnymi prądami intelektualnymi, akcja u Dostojewskiego jest bardziej wartka. I ona niesie poniekąd czytelnika pomiędzy tymi bardziej wymagającymi fragmentami. Mann, mimo tego, że potrafi być zabawny, prześmiewczy, to jednak jest niemal na każdej stronie mocno wymagający. Ja mam nierozstrzygnięty stosunek do tego utworu. Z jednej strony jestem pod wrażeniem tych wszystkich elementów, o których już wspomniałem, koncepcji czasu, krytyki ówczesnej Europy, przede wszystkim zaś zabawy formą. Mimo wszystko, sięgając po Czarodziejską Górę, spodziewałem się, że ta książka będzie moją książką roku, że rozbije mi głowę, że zrobi tak mocne wrażenie, jak na przykład Biesy Dostojewskiego, które czytałem po raz pierwszy 2 lata temu. Tak się nie stało. Henryk Grudziński podobno powiedział o Mannie, że brak mu ducha i artyzmu Dostojewskiego. Ja w chwili obecnej przychylam się do tej opinii, mimo tego, że obiecuję sobie kiedyś jeszcze sięgnąć po Czarodziejską Górę, by spełnić życzenie Manna i przeczytać ją 2 razy. Okej, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.